witajcie kochani w kolejnym filmie i dzisiaj, pomimo że nie przypuszczałam, że się tak stanie, ale jednak jestem zmuszona, nie no, śmieję się. Chcę wam nagrać haul, bo pomimo że wydawało mi się, że nie będę kupować za bardzo nic po moim ostatnim dużym haulu, tak jednak wpadłam w małą obsesję, o której się teraz przekonacie. A do tego też pokażę wam przy okazji tego haulu kilka innych rzeczy i też poinformuję was o jednej nowości, która się zdarzyła niedawno u mnie. Tak więc zaczynamy. Zacznijmy od kosmetyków, bo tego jest najmniej. Jak wiecie, była, jest, trwała, już nie wiem na jakim etapie w tym momencie jesteśmy, jak oglądacie ten film. W razie promocja w Rossmanie minus 49%. Ja nie miałam jakiegoś wielkiego parcia na kosmetyki właśnie z Rossmana, żeby tam chodzić i po prostu przy każdej tej promocji cokolwiek kupować, bo one było podzielone na tam etapy, korektory pudry, rzeczy do oczu, rzeczy do ust. Jedyne co, to potrzebowałam właśnie czegoś z rzeczy do oczu, bo skończył się mój liner i to jest mój ulubiony liner z Vibotem wodoodporny. Ja go wam zresztą pokazywałam już ostatnio podczas wykonywania właśnie makijażu, zresztą tego, którego mam teraz na twarzy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to wam tutaj odsyła, czy na pewno zrobię. No i właśnie kupiłam sobie ten liner i kupiłam sobie też drugą rzecz, którą również używałam podczas tego makijażu, i to jest Eyebrow Stylist również z Vibo. I obie te rzeczy były przecenione właśnie o 50%, więc za jedną dałam chyba 3, a za drugą 4 złote. Żadne pieniądze, a oprócz tego przy okazji kupiłam sobie jeszcze najzwyklejszy w świecie, uwaga, grzebień. Jak się ma długie włosy, takie jak ja, pomimo że w zasadzie używam cały czas Tangle Teasera, ale jednak są takie sytuacje, kiedy grzebień się przydaje, więc kupiłam sobie zwykły, czarny, najzwyklejszy grzebień. I oprócz tego kupiłam sobie też waciki, te takie większe, bo ostatnio jakby zaczęłam się wkurzać, zmywając twarz tymi małymi wacikami, bo strasznie jakby są do tego nieporęczne, więc do zmywania twarzy, nie oczu, tylko właśnie makijażu twarzy, będę miała te waciki. A ja jeszcze, jak jesteśmy przy kosmetykach, to pokażę wam prezenty, które dostałam. Ostatnio w Warszawie odwiedziła nas Ewelina, jak Ewa. Jeżeli jeszcze Eweliny nie znacie, to ja wam podlinkuję jej kanał na dole. Przefantastyczna, ciepła babeczka i przywiozła mi rzeczy, słuchajcie, z Ritual. To jest marka, z którą ja nie miałam jako tako wcześniej większego kontaktu. I dostałam, słuchajcie, piankę. To jest jakaś taka limitowana edycja. To jest mleko ryżowe i frangipani, to jest tak napisane, ale nie mam bladego pojęcia, co to jest. I to jest ta pianka do mycia, to jest tak jak żel do kąpieli, ale w piance, no powiedzmy w ten sposób. Tak więc mega się cieszę i oprócz tego dostałam też taki zestaw miniaturek, nie miniaturek. Tutaj też jest właśnie taka mała pianka, już w takiej wersji biały lotus i jiren. W ogóle ma jakieś takie strasznie dziwne nazwy. Tego jeszcze nie używałam, ale używałam sobie coś, co jest tutaj jako drugi produkt i to jest, słuchajcie, takie relaksujące serum. To jest w takiej tubeczce, tu jest kulka, którą możemy sobie właśnie wcierać w skronie, w kark. Jejku, jaka to jest rewelacyjna rzecz na koniec dnia, to wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Jest przecudowne, on jest troszeczkę miętowy, więc tak fajnie chłodzi, no i jest niesamowicie relaksujący. To jest coś, z czym ja się absolutnie zakochałam, także dziękuję ci, Ewelinko, jeszcze raz, bo naprawdę bardzo mnie te rzeczy cieszą i niedługo pianki też na pewno pójdą w ruch. No i teraz możemy przejść może do butów. Słuchajcie, kupiłam, ostatnio wam mówiłam, że czekam na jedną parę Melis. W finale okazało się, że kupiłam 3. Tą parę, na którą czekałam, pokażę wam jako pierwszą i ona w sumie chyba jest najbardziej kontrowersyjna, bo niektórzy uważają, że te buty są mega dziecinne, no ale jak je zobaczycie, to na pewno będziecie wiedzieć, że są w 100% moje, takie oleśko. One oczywiście już będą brudne, bo w nich chodziłam i to są Melisy, ta wersja z kotką Karla Lagerfelda. Ja mam je w tej szaro-białej wersji, ale powiem szczerze, kupowałam je na Hegozie, bo tam były najtańsze.
bo one generalnie przez to, że to jest ta właśnie kolekcja Karla Lagerfelda dla Melisy, no to one są jeszcze droższe niż w ogóle już regularna Melisa, a wiadomo, że regularna Melisa też nie jest najtańsza. No ale mimo wszystko po prostu to jest tak naprawdę troszeczkę wina Karoliny, trzeba na kogoś zwalić, bo to ona jakby mnie otagowała na zdjęciu. Ja myślałam nad tymi butami wcześniej, a już jak ona walnęła, dlaczego ja ich jeszcze nie mam, no to stwierdziłam, no faktycznie, dlaczego ja ich jeszcze nie mam. No i tak właśnie skończyło się zakupem tych Melis. To jest model Ultra Girl, tak jak mówiłam, są brudne, bo już w nich chodziłam. I ja te akurat kupiłam w rozmiarze 39 i nie do końca to był dobry wybór, bo one są ok, ale są na styk, więc pod koniec dnia już te stopy są bardziej zmęczone. Natomiast oni, to już chyba nawet Radka o tym wspominała, oni coś pokombinowali z tą rozmiarówką, bo nie do końca te rozmiary są takie jak były. I teraz pokażę wam drugą parę Melis. To już są buty, które wam pokazywałam przy okazji tagu tego wiosennego i one też są brudne, no bo w nich chodziłam. I te już zamówiłam w rozmiarze 40 i one są znowuż delikatnie za luźne. Natomiast pod koniec dnia, kiedy właśnie już te stopy są bardziej zmęczone, to one wtedy lepiej się ich trzymają. Natomiast tak to są to najwygodniejsze buty świata, bo one są miękkie i w ogóle, ale tak jak mówię, coś z tymi rozmiarami pokombinowali. Dlatego ja teraz stwierdziłam, że będę zamawiała już tylko 40, nie będę zamawiała butów w rozmiarze 39, bo jeżeli chcę w nich chodzić cały dzień, no to wtedy jest to troszeczkę utrudnione. No i trzecia para Melis, to już nie będą Melisy, tylko te Mel by Melisa. Je zobaczyłam u Karoliny właśnie podczas butowniczki i też mi się strasznie spodobały i w sumie chciałam je kupić w momencie, kiedy kupowałam te poprzednie kobaltowe, ale akurat były wyprzedane. No i na pocieszenie kupiłam sobie kobaltowe, które też mi się strasznie podobały, natomiast te kupiłam sobie teraz i to są te nudziakowe Mel by Melisa właśnie balerinki z tą kokardą panterkową różową, no są tak piękne, one powiem wam szczerze, że w sumie z wszystkich moich Melis te mi się podobają najbardziej. Nie wiem czemu, ale tak po prostu jest i te są zdecydowanie najfajniejsze. Oczywiście ja wam dam linki do sklepów, z których zamawiałam te buty, wszystkie trzy pary, żebyście sobie mogli zobaczyć. Teraz może przejdziemy do ciuchów i zaczniemy od SHEINSIDE. Pokażę wam dwie rzeczy z czterech, które zamówiłam. Przyszły mi cztery, natomiast dwie z nich były totalnie nie dla mnie, więc już w międzyczasie zdążyłam je podarować innym osobom. Była taka bluza z jaskółki brzoskwiniowa, przepiękna, naprawdę cudna i długa i naprawdę bardzo fajna, ale niestety w biuście zdecydowanie na mnie za ciasno, znaczy ja w nią weszłam i tak dalej, ale no nie czułam się w niej wygodnie, to nie jest to, także przekazałam ją komuś, kto lepiej w niej zdecydowanie wygląda. No i oprócz tego był też taki sweterek, oczywiście wszystkie te rzeczy po pierwsze będziecie mieć polinkowane, a po drugie też gdzieś wam się to będą wyświetlać. Był też sweterek, który też mi się bardzo podobał na stronce, ale się okazało, że on sam w sobie jest szeroki, natomiast rękawy ma tak wąziutkie, że to jest normalnie eseczka dla mnie. Natomiast dwie pozostałe rzeczy są bardzo spoko. Pierwsza z nich to jest kurtka, to jest taki flek, ja bym to nazwała, tylko że to jest taka kurtka w kolorze takiej właśnie zieleni kaki, z taką podszewką. Naprawdę jest fantastyczna, jest cieniutka, więc teraz na tę porę będzie idealna i bardzo, bardzo mi się podoba. A drugą rzeczą jest koszula. Ja uwielbiam koszule jeansowe i teraz zamówiłam sobie właśnie taką ciemniejszą. Ona jest długa, ma fajne tutaj te wstawki w środku z kwiatkami takimi delikatnymi. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, dobrej jakości. I to już jest chyba moja druga albo trzecia właśnie jeansowa koszula, którą zamawiałam na SHEINSIDE. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o zakupy z SHEINSIDE. Natomiast jeszcze dzisiaj w tej części hola, którą dzisiaj nagrywam, bo podejrzewam, że nie skończę tego hola nagrywać dzisiaj, tylko jeszcze dogram wam coś w tym tygodniu. Wracając do tematu, chciałam wam pokazać coś, co strasznie mnie cieszy ostatnio i nad czym się bardzo długo zastanawiałam, dlatego że to jest kolejna kontrowersyjna rzecz, która wzbudza bardzo skrajne emocje, a mianowicie koszulki, moje oleśkowe koszulki. I tak, ta koszulka, którą mam na sobie, to jest właśnie koszulka jakby z mojego sklepu. Ja nie lubię tego określenia, bo to nie jest mój sklep. Ja tak naprawdę mam taką niby troszeczkę swoją linię na Koszulka TV i od razu uprzedzając wszystkie komentarze, ja to robię bardziej dla zabawy. Chciałam mieć coś takiego odpałowego, nie chciałam mieć żadnego ogromnego swojego logo na środku, bo to jakby
No to nie jestem ja po prostu, bo wymyśliłam sobie coś zupełnie innego. I pierwsza koszulka to jest koszulka, która w sumie najbardziej wzbudza zainteresowanie i która jest taka też znowu kontrowersyjna, nadużywam się tego słowa, no ale tak jest, bo to są cztery słowa: pustka, dno, nicoś i depresja. I wiem, że nie wszystkim z was się spodobało to, co tutaj jest napisane ze względu na to słowo na dole, czyli na depresję, że tam bagatelizuje jakieś tam inne sprawy. Powiem wam, z czego wynika w ogóle cały ten cytat, bo to jest coś, co po pierwsze wydaje mi się idealnie obrazuje nastawienie Polaków do życia, i z drugiej strony jest też cytatem z czegoś, co ja kiedyś zaczęłam pisać. Jak mi się jeszcze wydawało, że potrafię pisać, to zaczęłam pisać książkę. Uwaga, tak, ja zaczęłam pisać książkę, masakra, ale nieważne. I właśnie całkiem niedawno ja tę książkę odkopałam, znalazłam gdzieś właśnie plik z tym początkiem, i kiedyś zaczęłyśmy z dziewczynami ją czytać, zaczęłam ją czytać na głos i to był po prostu najlepszy cytat z tej książki. Właśnie to miała być taka niby troszeczkę wersja 50 Shades of Grey. Nie pytajcie, co ja miałam w głowie, nieważne. W każdym razie ten cytat niesamowicie zapadł nam w pamięć, i to jest coś, co ja wtedy napisałam, nie wiem czym kierowana do końca. Natomiast wydało mi się, że jest to idealny tekst na koszulkę, dlatego postanowiłam wam ją właśnie umieścić. I tutaj macie właśnie pustka, dno, nicość i depresja, czyli idealnie to, co odwzorowuje nastrój Polaków na co dzień, bo jednak mimo wszystko uważam, że jesteśmy dosyć pesymistycznym narodem. No i druga sprawa, też pamiętam, że jak wrzuciłam ją na Instagramie, to wszyscy po maturze z matematyki pisali, że to jest idealna koszulka właśnie opisująca tegoroczną maturę z matematyki. Nie wiem, czy tak było, może nie jest aż tak źle. Oprócz tego wzoru są jeszcze dwa inne wzory, które też są w 100% orzeszkowe. Pierwszy wam pokażę na białej koszulce, która jest trochę wygnieciona, już dłużej ją nosiłam i tylko założyłam ją na wieszak, żeby było łatwiej ją pokazać, ale to jest właśnie mój tekst, nie ogarniam tej kuwety, z pięknym czarnym kotkiem, który to jest właśnie, powiedzmy, że to będzie nasz Edziu. I właśnie z tymi wszystkimi wzorami tak naprawdę możecie sobie, jeżeli macie ochotę, to opcje kolorystyczne tych koszulek są wszystkie i też opcje tego, na czym chcecie mieć taki wzór, jest ich bardzo dużo. Bo ja na przykład z tym wzorem mam też kubek. Teraz wam pokażę, jest to standardowy kubek, mam nadzieję, że uda się kiedyś tam wprowadzić też takie większe, ale jest przecudowny, ja jego też pokazywałam na Instagramie. No i mam też z tym oczywiście taką torbę na zakupy płócienną, tak? No i też mam tego kota w wersji czarnej, tak, mam też koszulkę czarną, a oprócz tej koszulki mam identyczną, tylko że w wersji męskiej, i ta będzie dla mojego brata jako prezent. Myślę, że się ucieszy, bo on lubi takie dziwne teksty. No i trzeci wzór, ten już może odpakuję, żeby wam pokazać, bo jakby nie mam na czym, a chciałabym, żebyście zobaczyli go w całości, i sorry za szeleszczenie. To jest kolejny oleśkowy wzór, czyli polish, nail polish z niebieskim lakierem, oczywiście do paznokci, tak więc ten wzór też mi się bardzo podoba. Wszystkie trzy wzory jakby są moje, ja je sobie ubzdurałam i ja sobie wymyśliłam, że właśnie tak chcę, żeby wyglądały. Bardzo mi tutaj pomogli w tym chłopcy z Koszulka TV, no bo jakby tam jest ten cały sklep osadzony. Tak jak mówię, ja nie robię tego dla hajsu, umówmy się, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, też dlatego nie zamierzam was ani namawiać do tych koszulek, ani nie wiadomo co. Stwierdziłam, że chcę mieć coś takiego swojego, coś takiego dziwnego, innego, a wy rób ta co chce, ta, jak to mówi Jurek Owsiak. Także to jest pierwsza część hola, już dzisiaj wszystko, natomiast czekam jeszcze na trzy rzeczy. Jeżeli obserwujecie mnie na Snapchacie, to na pewno wiecie, które rzeczy pojawią się w drugiej części hola, bo tam już o tym mówiłam. No i jak tylko do mnie dojdą, to właśnie je dogram i wtedy też dogram resztę tego filmiku. Nastał ten dzień i nagrywamy zakończenie tego hola, dlatego że wszystko mam i teraz opowiem wam szybciutko historię, żeby już nie przedłużać, bo film jest wystarczająco długi. Ubzdurał mi się zegarek z niebieską tarczą. No i tradycyjnie wyszłam sobie na Allegro i znalazłam dwa zegarki, które mnie jakby interesowały i nie mogłam się zdecydować kompletnie. Zadałam wam pytanie na Snapchacie, odpowiedzi były porówno po jednej i po drugiej stronie. Moje koleżanki też jedna mówiła tak, druga tak, tak więc
nie mogłam się totalnie zdecydować, aż w końcu nadszedł moment, kiedy poszły mi moje słuchawki w iPodzie. No i dlatego, że najwygodniej jest ten model słuchawek, który ja akurat mam zamawiać mi właśnie na Allegro. To są słuchawki z Panasonica ErgoFit. To są jedyne słuchawki, które jakby na chwilę obecną wytrzymują ze mną dłużej niż 3 miesiące, bo ja słuchawki strasznie niszczę, używam na co dzień i no po prostu ja nie wiem, czy oni robią te słuchawki takie mało wytrzymałe, czy po prostu ja jestem takim strasznym niszczycielem. Ale to są jedyne słuchawki, które wytrzymują ze mną dłużej i właśnie te miałam około półtora roku, no ale po półtora roku już jedna zaczęła jakby strzelać fochy, więc postanowiłam zamówić sobie nowe, dokładnie takie same, czyli białe, właśnie bo one są w kilku kolorach, są też jakieś tam różowe, zielone i tak dalej, ale ja właśnie zdecydowałam się, że zostanę właśnie przy białych. No i jak już weszłam na to Allegro, no to przypomniało mi się o tych zegarkach i jakieś miałam zaćmienie umysłu, nie wiem jak to nazwać inaczej, w każdym razie ponieważ nie mogłam się zdecydować, to zamówiłam sobie oba te zegarki. Tak, i teraz znowu hejt za 3210. Po prostu jestem ostatnio zegarkowym freakiem bardziej niż bym tego chciała. No i tutaj zdarzyło się właśnie, że zamówiłam oba. Oba te zegarki są z Fossil. Jeden mam właśnie na ręce, jeden jest srebrny z taką jasno-niebieską tarczą, a drugi jest dokładnie identyczny jak ten, tylko że jest to różowe złoto i ta tarcza jest dużo ciemniejsza, taka bardziej kobaltowa. I one porównywalnie kosztowały, tam między nimi była drobna różnica. Tak jak mówię, zamówiłam je na Allegro u jednego sprzedawcy i na wszelki wypadek, jeżeli chcecie, ja wam go podlinkuję. Aczkolwiek, tak jak mówię, to w ogóle z Allegro zawsze jest tak, że ja raczej staram się wam sprzedawców nie polecać, bo u mnie się sprawdzi, a u was się okaże, że tam, nie wiem, przesyłka zaginęła czy coś, tak więc robicie to na własną odpowiedzialność. No ja byłam zadowolona, mi zegarki przyszły bardzo szybko, oba są, tak jak mówię, od jednego sprzedawcy i też przesyłka była za darmo. Tak więc tak, mam właśnie dwa. Ja nie pamiętam tych dokładnych modeli, więc na pewno wypiszę wam je na dole, żebyście sobie mogli jeszcze zobaczyć, ale chciałam zegarek z niebieską tarczą, no i tak się to skończyło. Uśpijmy to minutą ciszy. Dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście tradycyjnie zostawcie mi kciuka w górę. Jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy i jeszcze go nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. A dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.